Gościem Pranka Wnet jest pani Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Od niedawna wiceminister. Faktycznie od niedawna. Nominację odebrałam pod koniec lutego. I jak wygląda resort od środka? Objęłam dwa departamenty. Jeden z nich dotychczas nadzorowany przez ministra Koniecznego, drugi nadzorowany przez ministra Szweda Lewandowskiego, więc Departament Ochrony Przyrody i Departament Leśnictwa. To jest sporo pracy. Dwa departamenty, które nie zawsze się zgadzają, bo departament, który obsługuje Lasy Państwowe i Parki Narodowe, a tam czasami iskrzy. Znaczy, ja myślę, że trochę jest chyba niezrozumienia generalnie, jeśli chodzi o przekaz dotyczący leśnika i przyrodnika, bo stawia się ich jakby w kontrze do siebie, a przecież nieprawdą jest, że oni powinni ze sobą w jakiś sposób konkurować, czy że walczą ze sobą, bo każdy leśnik jest przyrodnikiem. Temu trudno, z takim zdaniem trudno się nie zgodzić, ale mają co do tego wątpliwości działacze ekologiczni, szczególnie w Puszczy Białowieskiej. Tam trwa spór. Były minister środowiska Jan Szyszko toczył debatę i polityczną, i merytoryczną o to, jak powinna wyglądać Puszcza, jak teraz państwo tą debatę prowadzą, bo padają głosy, że to, co robił profesor Szyszko, zostało teraz zarzucone. Nie, ja bym nie mówiła o zarzuceniu, natomiast myślę, że te głosy, o których pan mówi, wynikają z deklaracji, którą złożył pan minister Kowalczyk, że zastosuje się do wyroku Trybunału i że ta decyzja jakby będzie determinowała dalsze działania odnośnie Puszczy. Natomiast tak jak zadeklarował pan minister, zostanie powołany zespół, w skład którego wejdą wszystkie strony zainteresowane Puszczą i ochroną terenów w Puszczy Białowieskiej. I ten zespół będzie jakby merytorycznie zajmował się tematem tego, co dalej z Puszczą Białowieską. No, ale do tej pory debata merytoryczna trwała. Pracownicy trzech nadleśnictw, które składają się na gospodarską część, tak powiedzmy w cudzysłowie, Puszczy Białowieskiej, przez 2 lata robili pełną inwentaryzację całej puszczy, badali co, jak się zmienia i teraz co się z tym stanie, z tą całą pracą leśników, która była już zrobiona. Ta praca jest bardzo cenną pracą i trzeba się do niej odnosić, trzeba z niej korzystać i na pewno głosy i doświadczenie inwentaryzacji przeprowadzonej w Puszczy Białowieskiej będzie cennym materiałem również do pracy zespołu, o którym wspomniałam. Natomiast jeśli chodzi o temat w ogóle problemów Puszczy Białowieskiej, to faktycznie mamy tam dwóch zarządców, jeśli chodzi o obszary naturowe. Jeden to jest Białowieski Park Narodowy i jego dyrektor, a drugi to są Lasy Państwowe. Białowieski Park Narodowy to jest obszar mniej więcej 10 tysięcy hektarów, natomiast obszary naturowe pod zarządem Lasów Państwowych to jest około 50 tysięcy hektarów. I jakby temat, który wypłynął i który dzisiaj jest jakby powodem sporu, to jest z jednej strony działania, które są naturalnymi działaniami każdego leśnika w momencie, kiedy u niego w lesie pojawia się kornik. I zresztą do takich działań obligują leśników i ustawa o lasach, i przepisy związane z zasadami ochrony lasu. Natomiast specyfika puszczy polega na tym, że po pierwsze właśnie tereny te są objęte ochroną Natury 2000, po drugie są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc temat jest bardzo skomplikowany, trudny. Natomiast i tutaj jakby odpowiedź i decyzja Trybunału będzie dotyczyła kwestii chociażby ochrony siedlisk naturowych. Mówiąc wprost, to jest tak, że państwo się cofacie w swojej polityce, że nowy minister to jest nowa polityka i to jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom ekologów i Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej? Tak to wygląda? Wie pan, jeżeli bym przyznała jakby
rację temu, co pan mówi, to można byłoby odnieść wrażenie, że negujemy działania leśników, a tak nie jest. Więc ja powtórzę, temat puszczy jest tematem trudnym. Trzeba tam pogodzić oczekiwania wielu stron, to jest pierwsza rzecz, ale też druga. Musimy pogodzić kwestie prawne, z jednej strony ustawy o lasach, z drugiej strony plany zadań ochronnych wynikające z objęcia tych terenów obszarem naturowym i jeszcze dochodzi nam do tego kwestia UNESCO. Najlepszym rozwiązaniem jest właśnie powołanie zespołu, który będzie, w którego skład wejdą wszyscy ci interesariusze, jak to się tak mówi, i ten zespół będzie nam wskazywał i wypracowywał pewne działania. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie się to działo w ramach normalnego dialogu. A wcześniej się nie działo w ramach normalnego dialogu? Jeżeli mówimy o tym, że ekolodzy poszli na skargę do Komisji Europejskiej, no to trudno mówić o dialogu. To było jakby troszkę stawianie pod ścianą jednej i drugiej strony. Gdzie znaleźć kompromis, jeśli mamy dwa podejścia, jedno leśników, którzy tym obszarem od dziesiątek lat zarządzają i twierdzą, że dlatego były takie, a nie inne obszary Natury 2000, bo to ich praca spowodowała, że były takie, a nie inne gatunki, a tezą ekologów, że nie wolno niczego ruszać tutaj. Nie ma pola do kompromisu, przynajmniej tak się wydaje. Trzeba którąś drogę wybrać. Albo wybieramy ekologów i spokój z Brukselą i wtedy nie robimy nic. Bankrutują spółki leśne, bankrutują nadleśnictwa i być może degraduje się puszcza i znikają gatunki chronione. Albo idziemy, tak jak robił to profesor Szyszko, na wojnę z Brukselą, na wojnę z ekologami, ale ratujemy dobrostan przyrody, ratujemy tam firmy, które działają i ratujemy także te nadleśnictwa, które w tej chwili są deficytowe. Którą drogę wybrać? Pierwsza rzecz jest taka, że faktycznie zwracamy uwagę Komisji Europejskiej na to, że wbrew założeniom komisji, puszcza nie jest lasem pierwotnym, lasem zupełnie naturalnym. Jest dziedzictwem, które wypracowała ręka ludzka na różnym etapie. I to się nie zmienia. No, jakby trudno kwestionować fakty historyczne. Drugi temat, to, że Natura 2000 stawia konkretne wymagania, to nie znaczy, że zabrania wszelkich działań. I też myślę, że wszyscy ekolodzy, którym naprawdę leży na sercu ochrona puszczy, zdają sobie z tego sprawę, że jeżeli chcemy chronić niektóre siedliska, to czasem musi to być ochrona czynna. I proszę też zwrócić uwagę, że w opinii rzecznika, która pojawiła się już jakiś czas temu, nie ma zarzutów, że zostały podjęte jakiekolwiek działania, tylko są obawy, że te działania zostały podjęte bez upewnienia się, jaki będzie skutek dla przyrody. Strona polska oczywiście przedstawia raport oddziaływania na środowisko i jakby zatwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska aneks, czyli jakby wskazuje, że było podejrzenie wpływu na siedliska naturowe i w związku z tym została przeprowadzona ocena oddziaływania i że ta ocena została zatwierdzona przez dyrektora regionalnego, co jakby wskazuje, że w ocenie polskiej strony te działania zostały wykonane. I tu jest spór. Pani minister, co z zakładami usług leśnych, które się w tej chwili w puszczy dzieje, bo dochodzą na sygnały, że wszelkie prace w puszczy zostały wstrzymane, nawet cięcia bezpieczeństwa, za które przecież głową prawnie odpowiadają nadleśnicy. Jest specjalna komisja powołana, jest zespół, który wskazuje potrzeby wykonywania cięć. Nie. Tam, gdzie jest potrzeba wykonywania cięć ze względów bezpieczeństwa, takie cięcia są wykonywane. Co z lokalną społecznością? W latach, na przykład lat 90. dookoła Białowieży było około 200 tartaków. Dobrze pamiętam, w tej chwili jest kilkanaście. Degradacja przemysłu leśnego pełna. Wielu działaczy, Artur Hampel, podkreślają, że jeżeli dalej będzie taka polityka, to te, które się zostały ostatnie, także padną. No i tutaj, że wykończycie, mówiąc kolokwialnie, przemysł drzewny w Białowieży. Ale ja nie przyjmuję tego zarzutu, dlatego że formy ochrony, o których mówimy, nie zostały wprowadzone przez obecny rząd,
tylko przez rząd poprzedni i ograniczenia wynikające z różnych form ochrony, to też nie jest decyzja obecnego rządu, więc protestuję przeciwko zarzutowi, który pan wysnuł, że my wykończymy jakiekolwiek tartaki czy społeczeństwo. Dzisiaj poruszamy się podobno jest gorzej niż na Platformie. Jest mniejsze tacień, dzisiaj... mniejsze pozyskanie i te zakłady mają się gorzej niż za państwa poprzedników. No, musielibyśmy sięgnąć do dokumentów i wiemy, że to jest ich aneks, opinia, ja jej nie sprawdzałem, ale że oni tak aneks mówią. Pól wskazuje, jaka jest zgoda na jakie pozyskanie. Natomiast jeszcze raz powiem, sprawa Puszczy jest sprawą trudną, bo musi godzić kwestie społeczeństwa, mieszkańców, obywateli tamtych rejonów, którzy z Puszczy żyli do tej pory. Przez setki lat. Musi godzić oczekiwania ekologów wyrażone w planie zadań ochronnych z 2015 roku, ale jeszcze zatwierdzonego za poprzedniego rządu. I musi godzić racjonalną gospodarkę leśną, zrównoważoną gospodarkę, która jest na terenie trzech nadleśnictw na terenie Puszczy Białowieskiej. Białowieża, Hajnówka, Browsk. Czy będzie kolejny aneks do planu urządzenia lasu, do pólu dla tych trzech nadleśnictw, bo one chyba czekają. Hajnówka podobno już wyczerpała, jeszcze Białowieża ma jakieś możliwości cięcia, Hajnówka już wszystkie swoje limity zaplanowała, a podobno chcą ciąć, bo jest taka potrzeba i sanitarna, i bezpieczeństwa. Czekamy na decyzję Trybunału. Ta decyzja w połowie kwietnia, więc już niedaleko. I jakby w zależności od tego, co będzie w tej decyzji, będziemy się do tego odnosili. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, niezależnie od tej decyzji, jakby prace zespołu, o którym powiedziałam, i niezależnie od tego, dyskusja z przedstawicielami komisji, zwracająca uwagę właśnie na te wszystkie aspekty, o których pan mówi, włącznie z tymi aspektami, że leśnicy, zgodnie z ustawą, ale zgodnie też jakby z racjonalnym podejściem do tematu, powinni zacząć wycięty las odnawiać, a wiemy, że również przeciwko temu jest opór w Puszczy Białowieskiej ze strony ekologów, więc tych tematów przed nami jest bardzo dużo, to są tematy trudne, ale jeszcze raz powiem, nie rozwiążemy ich inaczej niż w ramach dialogu. Jeżeli zaczniemy ten dialog, jeżeli zawiesimy ten dialog z którąkolwiek ze stron, to będziemy w klinczu, którego nie będziemy w stanie rozwiązać. Będzie nam dyktować warunki Unia Europejska. Natomiast ja uważam, że my powinniśmy ten dialog prowadzić również z Komisją. O ile już nie dyktuję. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, czy jest taka szansa, że ministerstwo zgodzi się na presję ekologów, żeby tam, gdzie las został zdegradowany, nie było nowych nasadzeń? To jest w ogóle możliwe? W moim przekonaniu, jeżeli las został wycięty, powinien zostać odnowiony. Natomiast bierzemy pod uwagę kwestie zapisów w planie zadań ochronnych, bierzemy kwestie zapisów w Naturze 2000 i to jest temat, który będzie na pewno dyskutowany również z Lasami Państwowymi, dlatego że jest kwestia również tego, w jaki sposób to odnowienie ma nastąpić. Ekolodzy protestują przeciwko rzędowemu sadzeniu drzewek, twierdząc, że wtedy powstanie plantacja drzew. Lasy z kolei, z tego, co już udało mi się z nimi porozmawiać, wskazują, że będą tam stosować, czy chcą tam zastosować sposoby sadzenia w tak zwane placówki Szymańskiego, zmodyfikowane, czyli jakby stworzyć pewien szkielet drzewostanu, a pozostała część miałaby się odnawiać naturalnie. Więc jest to jakaś forma kompromisu. I o tym też będziemy na pewno dyskutować. Ale do czasu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wszelkie działania, także te nasadzeniowe, będą w Puszczy wstrzymane. Na szczęście w tym aspekcie wspiera nas również przyroda. Warunki są takie, że sadzenie w tym roku zaczyna się troszkę później. Czekamy, może specjalnie przyroda czeka na Trybunał Sprawiedliwości. Lasy Państwowe mają prawie 500 mln zysków w tym roku, w poprzednim było całkiem podobnie, to nie grozi Lasom Państwowym kolejne opodatkowanie, bo został pewien wypadek na drogi przez poprzedni rząd. Państwo obiecywaliście, że go zniesiecie, nie znieśliście. Jakie są Państwa plany wobec budżetu Lasów Państwowych? Jeżeli chodzi o budżet Lasów Państwowych, to każdy, kto chociaż trochę orientuje się w temacie
gospodarki leśnej, to wie, że z jednej strony jest przychód, jeśli chodzi o sprzedaż drewna, ale tak naprawdę jest cała masa kosztów i tych związanych z opłatami i podatkami, które odprowadzają lasy i z tymi 2%, o których pan wspomniał, ale też z całą gospodarką leśną związaną z hodowlą czy ochroną lasu. Mamy też duże szkody wyrządzone przez nawałnice sierpniowe z 2017 roku i wiemy już, że pieniądze, które zostały wypracowane, trafią na fundusz, na konto funduszu leśnego i z tego funduszu przez kolejnych 5 lat te regionalne dyrekcje, w których były największe szkody, będą pobierały pieniądze na to, żeby bieżąco naprawiać i sadzić i jakby również brać udział w remontach dróg, które ucierpiały, więc tych zadań przed lasami jest strasznie dużo, one są strasznie kosztowne i kosztochłonne i jakby mówienie wyłącznie o zysku z jednej strony, nie mówiąc o tym, jakie koszty do poniesienia przed lasami, jest jakby być może wygodne dla... Zniesienia 2% tej daniny, którą nałożyła Platforma na lasy, nie będzie. To jest temat trudny, dlatego że wiemy, że jeżeli jakieś pieniądze trafią do budżetu, to trudno je później z tego budżetu wyjąć. Czyli tłumacząc z politycznego na normalne, proszę państwa i państwa leśników, zmiany nie będzie dla lasów państwowych i obniżenia opodatkowania, to zapytam się o żubry, bo w Puszczy Augustowskiej macie państwo kolejne sztuki wypuszczać, tworzyć nowe stado. Jak to będzie wyglądać? Faktycznie jutro planowane jest wypuszczenie 7 sztuk żubrów w nadleśnictwie, na terenie nadleśnictwa Augustów. To jest jakby wielkie osiągnięcie lasów państwowych i jakby oni o tym powinni mówić. Faktycznie dzisiaj na terenie Polski mamy już przeszło 1800 sztuk żubra. To też jakby pokazuje, że gospodarka żubrem czy ochrona żubra jest prowadzona prawidłowo, bo ilość sztuk nam z roku na rok przyrasta. W Puszczy Białowieskiej jest ponad 650 sztuk. Wedle profesor Wandy Olech, osoby, która od lat zajmuje się hodowlą i dobrostanem żubrów w Polsce, Puszcza Białowieska jest w stanie wyżywić około 450 sztuk, czyli prosty rachunek, około 200 sztuk nadwyżek. Co z tym zrobić? Co z tym przynajmniej, by przewieźć je, zwiększyć odstrzał? Co zrobić? No, ze zwiększeniem ostrzału to nie jest takie proste, bo... No, państwo idą w końcu na kompromisy z ekologami, więc na pewno to nie będzie droga możliwa, ale... To nie jest kwestia kompromisu albo braku kompromisu, to jest kwestia przepisów. Żubr w Polsce jest pod ochroną i to jest ochrona zapisana ustawowo. Więc jeżeli mówimy o... fachowo to się nazywa eutanazja, to jakby likwidacja poszczególnych osobników jest na konkretnie określonych zasadach i są to jakby kwestie i zdrowotne, i osłabienia, czy też potencjalnych szkód, które wykonuje, lub też agresji. I jeżeli dyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wydaje zgodę na likwidację jakiegoś żubra, to jest to zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ochrony żubra i zwiększania się populacji, to oczywiście tak jak będzie to miało miejsce jutro, próbujemy znajdować nowe miejsca, w których żubry mogą bytować. Również przypomnę, poprzedni minister Szyszko ten temat poruszył na arenie międzynarodowej. Bez odzewu specjalnego. No, być może nie z wielki odzew, ale ten odzew jednak jest i kilka sztuk żubrów jakby wyjeżdża poza granicę Polski i jakby nad tym też musimy pracować i musimy ten temat starać się kontynuować. Na początku zeszłego roku była specjalna komisja środowiska, która właśnie nad tym systemem ostrzału żubrów debatowała. Politycy Platformy Obywatelskiej wskazywali, że on jest nadprogramowy, że żubrów odstrzeliwujemy, pozyskujemy za dużo.
i że sama procedura odstrzału jest niewłaściwa, to się coś zmieni? Jak to będzie wyglądać? Ja absolutnie nie przypominam sobie nawet takich głosów przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, bo o ile kojarzę tą komisję akurat, to wykład, który i zrobiła pani profesor i dzisiejszy dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego i ówczesny minister Andrzej Szweda-Lewandowski jakby jednoznacznie wskazywał, jakie są zasady kwalifikowania żubrów do odstrzału. Były pokazywane zdjęcia chorych osobników osłabionych, wskazywane było, jak one są oceniane pod względem zdrowotnym i że tak naprawdę dla ochrony całej populacji eliminacja tych osobników, które mogą doprowadzić do choroby wśród wszystkich osobników, jest wręcz konieczna i wskazana, i ona jest wykonywana. Natomiast zastrzeżenia posła Suskiego, o ile dobrze pamiętam, dotyczyły, jak on to określa, odstrzału komercyjnego. Takiego odstrzału komercyjnego żubrów nie ma, natomiast Lasy Państwowe zgadzały się na to, żeby osoby spoza Polski dokonywały tego odstrzału za opłatą. To się może zmienić? Na ostatnie pytanie. Dzisiaj jesteśmy po dyskusji wewnątrzresortowej, która jakby wskazuje, że najlepiej, żeby te odstrzały wykonywali pracownicy do tego uprawnieni. Czyli jest światełko w tunelu, że to zastrzeżenie, że przyjeżdżają myśliwi z zewnątrz i nasze żubry zabijają, to się może zmienić. Taka szansa istnieje. Takie jest zalecenie resortu. Gościem poranka wiatr była Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. O wyborach samorządowych porozmawiamy następnym razem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.